Śmieci. Wspólna sprawa. Audycja powstaje przy współudziale Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Sylwester Strzałkowski, witam Państwa. Dzisiaj w naszym poszukiwaniu odpowiedzi na to, co się zmienia pod wpływem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odwiedzamy Rudę Śląską. Pani Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ruda Śląska, dzisiaj w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy samorząd w Rudzie Śląskiej jest zadowolony z tego, że zmieniają się przepisy? Z jednej strony słyszymy, będzie czyściej, będzie lepsze zagospodarowanie odpadów, a z drugiej strony wiemy, że to jest troszkę rewolucja i dla mieszkańców, ale chyba zwłaszcza dla tych, którzy muszą zorganizować to wszystko, no czyli dla władz miasta. Tak, na pewno jest to rewolucja, dlatego że myśmy nie władali odpadami do tej pory i praktycznie w naszym mieście nie mieliśmy swojego zakładu, swojej firmy, nawet komunalnej, i system budujemy od początku. I urzędnicy muszą się tego nauczyć, jak do tego tematu podejść. No udało nam się, tak myślę, system zbudować, mamy już podjęte wszystkie uchwały, no i oczekujemy 1 lipca. No właśnie, w wielu miastach słyszymy, że początkowy okres to będzie taki przejściowy, czas na uczenie się, jeśli chodzi także o ewentualne jakieś kary za nieprawidłowe segregowanie śmieci przez mieszkańców, to jeszcze będzie okres patrzenia przez palce. Ile takiego czasu Państwo sobie na przykład dają? Bo wiadomo, że wszyscy się będziemy uczyć po 1 lipca. Ja mam nadzieję, że mieszkańcy będą chcieli się uczyć. Dlatego, że w naszym mieście właściwie segregację odpadów prowadzimy już od lat 90., może w mniejszym zakresie niż tego w tej chwili wymaga ustawa od 1 lipca, i chcemy wspólnie z mieszkańcami wdrożyć ją jak najlepiej i żeby mieszkańcy segregowali. Zachęcamy już teraz na spotkaniach z mieszkańcami, drukujemy poradniki, uczymy mieszkańców, jak to ma wyglądać, i mam nadzieję, że nie będziemy musieli wprowadzać wyższych opłat. A mieszkańcy na tych spotkaniach pytają, widać, że jest zainteresowanie, ale może ważniejsze nawet, widać, że jest zagubienie w tym gąszczu przepisów nowych, czy raczej wszyscy wszystko wiedzą? Powiem tak, akurat w naszym mieście widzę, jak zmienia się mentalność mieszkańców. Na początku był opór troszeczkę, a w tej chwili mieszkańcy już pytają nas, jak mają segregować, jak to będzie wyglądało, jak im umożliwimy segregację, czyli widzę, że jednak już świadomości jednak dociera do mieszkańców to, że będziemy segregować i żebyśmy uzyskali nie tylko to, że płacimy niższą opłatę śmieciową, ale również czyste środowisko. No właśnie, i tutaj najważniejsze pytania, które zadają słuchacze, jak sądzę, dla nas wszystkich bardzo istotne, no to przede wszystkim sposób naliczania opłat. Przypominamy po raz kolejny, że gminy miały do wyboru kilka, no początkowo mówiono w ogóle o tym, że tylko jeden do wyboru, ale wiadomo, że można łączyć te sposoby naliczania. I tutaj albo od liczby mieszkańców w nieruchomości, albo od powierzchni, albo od ilości zużytej wody. Jakie rozwiązanie przyjęto w Rudzie Śląskiej? No w naszym mieście przyjęliśmy od mieszkańca. Mieliśmy konsultacje społeczne, mieszkańcy mogli się wypowiedzieć na ten temat i większość mimo wszystko łączyła generowanie odpadów z człowiekiem, z mieszkańcem, a nie powiedzmy z mieszkaniem czy z ilością wody, i stąd po konsultacjach społecznych przyjęliśmy taką metodę obliczania opłaty śmieciowej od mieszkańca. No i drugie pytanie, zaraz za tym istotne, jakie stawki przyjęto w Rudzie Śląskiej? Przyjęliśmy 11 zł dla tych, którzy będą segregować, 17 dla tych, którzy nie będą segregować. Są miasta, w których ta różnica jest mniejsza, być może ta większa rozpiętość bardziej będzie mobilizować do segregowania, ale tutaj pojawiają się z kolei pytania i niepokoje mieszkańców, zwłaszcza blokowisk, bloków, osiedli mieszkaniowych. No dobrze, no i ja będę segregować, a sąsiad nie. I co wtedy? Podniosą mi opłaty, chociaż się starałem. Padają takie pytania. Oczywiście my tłumaczymy mieszkańcom, startujemy z pułapu 11 zł, czyli chcemy, żeby mieszkańcy segregowali. My im to umożliwimy, ponieważ przejęliśmy obowiązek wyposażenia posesji w kubły, więc również wyposażamy posesję w kubły do segregacji. Będzie to segregacja w osiedlach u źródeł, czyli będą rozstawione dzwony bądź kontenery siatkowe do segregacji. Chcemy tak rozstawić, żeby mieszkańcy nie musieli daleko chodzić z tymi odpadami, żeby chcieli segregować. W tej chwili my już na osiedlach mamy rozstawione kontenery w ramach edukacji ekologicznej. Mamy około 600 takich dzwonów, więc mieszkańcy już się z tym oswajają i mam nadzieję, że będą chcieli wdrożyć, mimo że mówią nam, to jest dla nich trudne, dlatego że to są na osiedlach są małe kuchenki, gdzie mają to układać i tak dalej. No ale trzeba troszeczkę dać od siebie wysiłku, żeby to segregować. No właśnie, daleko będą mieli do takich dzwonów, do takich miejsc, bo też są różne koncepcje.
otwarcie w miastach, albo taki wyspowy system. Są miejsca wydzielone, gdzie można się udać z tymi śmieciami, albo bardzo blisko swojego domu, czyli dużo więcej pojemników do zagospodarowania, ale też pewnie wygoda dla mieszkańców, tylko trzeba na to znaleźć miejsce i pojemniki. No, chcemy właśnie ten drugi system, żeby to było w miarę blisko, doposażymy posesję w tych miejscach, gdzie jeszcze tych pojemników nie ma, żeby mieszkańcy mogli segregować, żeby im to ułatwić po prostu. Zarządcy nieruchomości mieli także czas na to, żeby złożyć deklarację o tym, czy będą segregować, czy nie segregować śmieci, no czyli czy zapłacą więcej, czy mniej. Ten termin już minął, złożyli. Ale czy wszyscy? Tak, u nas termin minął 31 marca. Większość złożyła, ale są w tej chwili jeszcze poszczególne osoby, które deklaracje składają. Wrutnia Śląska może tym się różni od większości miast u nas, ponieważ myśmy objęli całe miasto systemem, czyli również przedsiębiorców. No właśnie, tutaj też gminy miały ten wybór, prawda? Czy tylko nieruchomości zamieszkały, czy także nie zamieszkały? No pani mówi, że objęliście całość. Tak, objęliśmy całość, stąd po prostu przedsiębiorcy bardzo często są z innego miasta, staramy się dotrzeć do nich, dowiadują się o tym i składają te deklaracje, więc tutaj jest dużo pytań przedsiębiorców, ponieważ nie jest to obligatoryjne, tylko fakultatywne. Nie wszystkie miasta wdrożyły, więc i takie deklaracje wpływają, ale większość wpłynęła do końca marca. Czyli ciągle jeszcze spływają te deklaracje. Zarządcy nieruchomości także muszą rozwiązać umowy z dotychczasowymi firmami, które zajmowały się odbiorem ich odpadów. Wiadomo, że to z automatu nie wygaśnie, muszą rozwiązać te umowy, ale w niektórych miastach słyszę, że te firmy zadeklarowały, że nawet jeśli ktoś nie rozwiąże, no to oni to biorą na siebie, nie trzeba osobiście do nich biegać, bo i tak zmienia się system. Mieszkańcy Rudy muszą zadbać o to sami? Z ustawy jest tak, że to mieszkaniec ma zadbać. U nas firma, która obsługiwała większość mieszkańców naszego miasta, tak jak pan powiedział, da informację w prasie lokalnej i informowała mieszkańców, że nie muszą składać tych pisma o rozwiązaniu umowy. Umowy po prostu zostają wygaszone z dniem 1 lipca. Zresztą już ta firma wcześniej obliczała opłatę, no to tylko do końca czerwca. Teraz gminy organizują przetargi po to, żeby na nowo wyłonić firmy, które zajmą się tym odbiorem. Czy w Rudzie Śląskiej już się udało? W Rudzie Śląskiej mieliśmy otwarcie ofert w ubiegłym piątek. Jesteśmy na etapie sprawdzania oferty. Czyli jesteście bezpieczni, bo media donoszą, że co najmniej połowa gmin w Polsce jeszcze nawet nie zaczęła takich przetargów. No jest to trudny temat. Myśmy mimo wszystko starali się dotrzymać reżimu czasowego, jakoś systematycznie ten system budować, bo zdajemy sobie sprawę, że to jest bardzo trudny temat, bardzo trudna ustawa do wdrożenia i dla samorządu, jak również później dla mieszkańców do realizacji. Mam nadzieję, że wszystko będzie okej i że będziemy mogli teraz przez te 2 miesiące spokojnie już pracować znowu nad ustaleniem placyków gospodarczych, gdzie mamy doposażyć jeszcze, żeby przedsiębiorcy dostał dokładny wykaz, żeby z dniem 1 lipca nie było żadnego zachwiania i moglibyśmy odbierać już odpady. Do rozmowy z panią Ewą Wyciślik, naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ruda Śląska, wrócimy w następnym odcinku naszej audycji. A dziś dziękuję pani. Dziękuję ślicznie. I dziękuję państwu. Sylwester Strzałkowski, do usłyszenia. Śmieci. Wspólna sprawa. Słuchaj od poniedziałku do piątku, 5 minut po 10 i po 16 w Radiu M 107 i 6 FM. Audycja powstała przy współudziale Górnośląskiego Związku Metropolitalnego oraz została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.